przede wszystkim nigdy nie byliśmy tak przygotowani. No bo wiesz, 3 miesiące masakrycznych prób, praktycznie dzień w dzień, od 4 do 6 godzin. On jest bardzo zaangażowany, wiesz, jeżeli wiesz, gramy próbę kilkugodzinną, no wiadomo, że kurde, że wykonuje tak zwaną pracę galerniczą, nie jest to proste. Ifer jest naprawdę dobrze przygotowany. Zresztą, no chyba wydaje mi się, że ten zespół nigdy nie był tak przygotowany do studia jak teraz. No i wiesz, praktycznie nie obawialiśmy się niczego wchodząc tu, wszystko jest przygotowane, wszystkie kliki do wszystkich numerów. Nie ukrywam, że bębny, że sekcja to jest... to jest fundament tego wszystkiego. To musi być świetne, to musi być zajebiście zagrane, z pasją i z sercem. I tak jest. Nie ma żadnego, kurde, przypadku. Okazało się, że mimo tego przygotowania, no jest przejebanie trudne. Inferno w końcu gra na swoich bębnach, które są raz, że wysokiej klasy, dwa, że są ograne, więc już wie, co może z nich uzyskać. Przede wszystkim nie zaaranżowałem nigdy tak w ten sposób bębnów. Powiedzieć tak, ale nie wiem, może są lepsi bębniarze, może są szybsi, może są bardziej techniczni, ale dla mnie on jest najlepszy po prostu, nie? Dla mnie. Powiesz? Tak. Jesteś rozkręcony emocjonalnie? Nie wiem, no, kto to może wiedzieć. No nie mówiliśmy się bawić używania jakichś tam historii typu jakieś plastikowe triggery i tak dalej, tylko nagrywamy w pełni akustyczne bębny, które kurde, zwłaszcza w tym pomieszczeniu brzmią naprawdę fajnie, pełnie, więc wydaje mi się, że to jest jak na razie chyba najlepszy efekt z wszystkich płyt. Tak mi się wydaje. Bardzo akustyczne, bardzo organiczne, chyba bardziej niż dotychczas. I no, praktycznie do minimum ograniczone użycie, wiesz, MIDI i wiesz, jakichś sampli. To w zasadzie nie ma znaczenia, ile nagra w ciągu dnia, bo nie mamy żadnych specjalnych limitów, ani nic sobie nie ustalaliśmy z góry, że ma iść tak albo inaczej, tylko po prostu mamy nagrać to dobrze i to wszystko. Siedzieliśmy, kładliśmy jakiś fragment, no i nie wiem, tam 10 czy 15 raz on powtarzał. No i pyta się, czy to jest fajne, czy tak zostaje. No powiedziałem mu sobie, to może zostać, to jest dobre, nawet bardzo dobre. Ale pytanie, czy chcemy mieć bębny bardzo dobre, czy chcemy mieć bębny rewelacyjne. Jego odpowiedź była krótka. Kasuj, jedziemy jeszcze raz. Z Mike'iem Tysonem Black Metal po prostu rozpierdala, on zabija, nie? Jest naprawdę bardzo skuteczny, każdy cios, każde uderzenie po prostu, wiesz, ląduje tutaj i zostawia trwały ślad. Życiowa produkcja.